Uwaga, spoiler dotyczący Umy. Siema, chciałem wam dzisiaj pokazać usuniętą cutscenkę z Wiedźmina Trójeczki. Scenka jest w pełni zrobiona ze wszystkimi animacjami. Twórcy gry ostatecznie usunęli ją, bo uznali, że odbiera powagi tak ważnej scenie, ale możemy ją aktywować komendami lub modami. Wpisujemy zatem to, co widzicie na ekranie i kiedy Yennefer będzie podtrzymywać ciało Umy, nagle nam zgłodnieje i będziemy musieli jej coś ugotować. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Geralt, nie mogę odejść od stołu. Zrobiłbyś mi coś? Kiepski ze mnie kucharz. Wiem aż za dobrze. Gdy mieszkaliśmy w Edginvale, zapomniałeś dodać wody, jak robiłeś jej kanaminkę. Zamyśliłem się. Raczej zagapiłeś. Na mnie. Masz jeszcze tę koszulkę na co? Geralt, zbaczamy z tematu. Jestem głodna. Tak głodna, że nie obchodzi mnie, jak źle gotujesz. No dobrze, to na co masz ochotę? Coś lekkiego. Może jajecznicę. Albo omlet, jeśli chcesz mnie rozpieścić. Z pieczarkami, cebulą i papryką. Dzięki. Dobra, Yennefer wspomniała, że nie obchodzi ją, jak gotuje, więc pierwsze danie postanowiłem wrzucić, co miałem w ekwipunku i zobaczyć, co się wydarzy. Co to jest? Ale nie ubiegajmy faktów. To nie może być trudniejsze niż ważenie eliksirów. Omlet bez jajek. To się chyba nie przyjmie. Może by dodać coś jeszcze? Trochę tego, trochę tamtego. Zamieszać. Nie ma jajek. Nie mogę jej tego dać. Może być. Chyba. Co to jest? Autorski przepis. Niewyględny, ale jadalny. Chyba. Co mu jest? Gorączka. Czekaj. Zbiję temperaturę zaklęciem. Starczą zimne okłady. Zajmę się tym. A ty zjedz. Dziękuję. No, Geralt. Czekam. Wszyscy dookoła ciebie skaczą. Ja ci gotuję. Wesemir cię wyręcza. Chętnie bym się z kimś zamieniła. Jeśli myślisz, że... Hej, spokojnie. Żartuję tylko. Geralt. Jestem zmęczona, zdenerwowana i głodna. Innymi słowy, pośmiejemy się później. Czyli mam cię nakarmić? Chyba, że wolisz, żebym jadła bez używania rąk. Ale to nie będzie ładne. Dobrze. Za papę Wesemir. Za drugim razem dodałem takie składniki, jakie chciała. Jadalne. Widzę, że się postarałeś. Dzięki. Mogę liczyć na jakiś napiwek? Może później. Za trzecim razem po prostu dałem jajka z pierogami i miodem pitnym. I co ciekawe, wyszła jajecznica. Trochę tego, trochę tamtego. Zamieszać. Musi się zadowolić jajecznicą. Jednak jajecznica. Przepraszam, nie mam teraz głowy do gotowania.
I generalnie jest jeszcze szansa, że Yennefer zamiast poprosić Geralda, poprosi Vesemira. Nie mogę mi jednak na żadnym zapisie odpalić takiej cutscenki, także posilę się tutaj filmem ziomka S Games. Link do jego filmu znajdziecie w opisie. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Vesemir, czy mógłbyś mi coś ugotować? Coś, tak. Ale paszteciku z gęsiej wątróbki się nie spodziewaj. Prędzej będzie fasola z sosem pomidorowym albo... Cokolwiek. Byle było ciepłe. I dużo. Dzięki, zostaw lajka, to pomoże i suba i pewnie będę wrzucać więcej takich ciekawostek na kanał. Także możesz tu zostać i Koks, mam drugi kanał, też możesz zobaczyć film, pozdro.